Czy? Jakże ważne pytanie chciałbym zadać, ale odpowiedzi na niego, na to pytanie szukać zamiaru nie mam. Bardziej chciałbym przybliżyć tutaj kwestię tego, czy jesteśmy w stanie stworzyć więcej niż mamy na to ochotę. Właśnie tym tutaj chciałbym sprawdzić, czy jestem w stanie stworzyć więcej niż mam na to ochotę, niż mam na to pomysłów. Czy nagle jakiś piękny pomysł, niczym piwo namysłów, przyśni mi się w tej chwili i zaraz go wypluję na mikrofon. Tak byście moi mili zrozumieli, że ja wcale nie rapuję, ale już trochę freestyluję. Jakże zabawne to słowa, jakże zabawne to gierki tutaj i tam. Coś tam. Więc to już chyba będzie z tej serii dzisiejszej nagranie numer ostatnie, że tak powiem, ponieważ nasza audycja, choć tak bardzo mile odbierana przez wszystkich Państwa i tak bardzo mile wspierana i mile słuchana i mile oglądana i wszystko miłe, jak ten sklep, to jednak przychodzi taki moment, że fala pomysłów i fala słów, które przyjść mogą do głowy, które łączyłyby się w jakiś spektakularny sposób. Niestety ta fala kiedyś minie, kiedyś ustąpi i ustanie. Miejmy nadzieję, że tylko na chwilę i że kiedyś to wszystko wróci na nowo i będzie już dużo lepiej. Więc w tym momencie chciałbym prawie że zakończyć audycję, aczkolwiek jeszcze nie mogę tego zrobić, bo zostało mi tutaj jeszcze kilka słów do powiedzenia. Na początek chciałbym zwrócić Państwa uwagę na tak istotny problem, jakim jest. Aż ciężko mi to powiedzieć, ale chyba będę zmuszony, bo ten problem dotyka nas wszystkich. Ile razy na świętach ktoś powiedział, że nie, ja tego nie zjem. Ile razy usłyszeliśmy w restauracji, a czy jest jakaś wersja, wie pan, no bez tego tutaj, bo ja nie lubię tego tutaj. Tak, właśnie tak, już się państwo domyślają. Chciałbym poruszyć kwestię tak ważną, jaką jest jedzenie. Tak, właśnie tak. Wiem, że nikt nie spodziewał się tego, ale nagle tutaj wybucha jakiś wielki wulkan, który pojawia nam się i wie pani co, no to wszystko znika. I ja kiedyś oglądałem telewizję i tam mi powiedzieli, że tak naprawdę to wszystko jest kłamstwem, a nami rządzą jaszczury. Wie pani co ja wtedy zrobiłem? Wyszedłem na dwór i wszystkie te jaszczurki zabiłem i co? I wcale nic się nie zmieniło, więc to wcale nie rządzą nami jaszczury. Wie pani co, gdybym to ja tutaj... Aha... Okej, no dobra, no to już trochę za dużo. No to odpuszczę temat i skończymy tylko to nagranie i zaraz skoczymy dalej, nie? No dobra, to poczekasz na mnie na dole? Ja tylko dokończę? No stary, no półtorej minuty tutaj zostało i wiesz, ja się będę zwijał. No wiem, że to bez sensu, co ja tu gadam, ale wiesz, ja sobie tak lubię usiąść po prostu i powymyślać te dziwne historie, nie? No bo to o to mi tutaj głównie chodzi, żeby pokazać tutaj ludziom trochę humorku dać. No i wiem, stary, może nikt nie będzie tego słuchał, ale ja już mam frajdę z tego, że zrobię to. No centralnie, ziomeczku, centralnie. Dobra, no to zaraz zejdę, pogadamy, nie? Tylko tutaj jeszcze mam taką sprawę do załatwienia, więc zaraz się do ciebie odezwę. No i wie pan co, ja wtedy do niego mówię, że niestety nie możemy tego ogarnąć na jutro, możemy na pojutrze. A on mi mówi, że przecież nasza firma i no kolejny się odzywa z tym, że mamy ten baner reklamowy. Czemu my go nie zmieniliśmy jeszcze? Przecież to jest wiadomo, że my nic nie będziemy od ręki załatwiać. Ja pracowałem w urzędach i ja mam, no najpierw to musi nabrać mocy urzędowej, żebym ja się za to zabrał. To nie jest tak, że dzwoni klient i a powie pan co, no ja będę u pana za pół godziny, żeby panu to naprawić, tak? Tak to nie działa, no. Nasza firma może się nazywa Błysk, Śmisk, czy jakoś tak i będziemy za chwilę, ale no niestety to nie jest firma Błysk, Śmisk i jesteśmy już zaraz, tylko Błysk, Śmisk i jakoś tak i jesteśmy za chwilę, tak? Jesteśmy za chwilę, a chwila jest zdefiniowana jako, no to nie jest moment, tak? Więc no. Dobra, słuchaj, bo ja muszę lecieć i czeka na mnie tam na dole jeden kolega. No, odezwę się do ciebie później. Ciao, Bella, elo, trzymaj się.